Po weekendzie szary jesienny krajobraz przybrał barwy bieli za sprawą śniegu, a dziś do tego zestawu dołączyło słońce. No i od razu zrobiło się miło i przyjemnie. Przyjemnie, choć przy dodatniej temperaturze ta i tak bardzo cienka warstwa śniegu powoli topnieje i póki co zimowi entuzjaści muszą zadowolić się taką lekką zimą, bo w najbliższym czasie popruszy, owszem, ale raczej niewiele. A czy możemy liczyć na równie pogodną środę? O tym już teraz Barak Bernard, witam i zapraszam. Nad regionem już się pojawił kolejny front, który jeszcze na początku nocy ma przynieść śnieg. Nie będą to jednak zbyt duże opady, ale miejscami do rana może uzbierać się około 2 czy 3 centymetrów świeżego puchu. To zawsze coś. A na termometrach około zera w Leżańsku, Lubaczowie i w Rzeszowie. Poza tym niewielki mróz od -4 w Ustrzykach Dolnych do -2 między innymi w Krośnie. I niestety środa już tak ładna jak wtorek nie będzie. Nieznaczne przejaśnienia możliwe tylko w górach i na Pogórzu, a nad resztą regionu znów przeważać mają chmury. W opadach, jeśli coś się pojawi, to lokalnie odrobina, dosłownie odrobina śniegu w temperaturze bez większych zmian od 0 w Ustrzykach Dolnych do 2 między innymi w Tarnowie, Brzegu, Rzeszowie czy Jarosławiu. W końcówce tygodnia i zarazem tego miesiąca większych zmian nie przewidujemy. Do soboty na ogół pochmurno z nieznacznymi przejaśnieniami, w opadach przeważnie deszcz ze śniegiem. Bardziej zimowej pogody synoptycy spodziewają się na początku lutego, a jak będzie, to się oczywiście okaże. Tymczasem dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.